Małgorzata Kornaga, witam Państwa. Rozmowa dnia w TVP Opole, a ze mną w studiu goście Mirosława Olszewska, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw przeciwdziałania narkomanii. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani i Państwu. I Beata Kubica, dyrektor poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani dyrektor. Dobry wieczór Państwu. Temat rozmowy oczywiście dotyczy wydarzeń, o których głośno w Opolu i dziś, i wydarzeń, o których będzie głośno nie tylko pewnie w Opolu i Polsce jutro. Jutro Światowy Dzień Walki z AIDS, a dziś w Opolu niezwykle istotna konferencja dotycząca tej problematyki. Jakiej grupy osób problem dotyczy? Mówi się o 35-40 tysiącach osób, które nawet mogą nie wiedzieć, że są nosicielami wirusa HIV w naszym kraju. Mówi się, że to może być co piąta osoba, tak? Bądź bada się jedna osoba na 9, która może być potencjalnie nosicielką wirusa HIV. A z tej grupy osoby, jaka część wie, ile osób wie z tej grupy, że jest nosicielami i u ile osób zdiagnozowano? Właśnie tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej 5 osób na 5 osób, czyli 5 osób wie o tym, że są nosicielami, a 5 osób nie wie. Połowa. Czyli 50 na 50 bądź 10 na 90, czyli 10% wie, a 90 o tym nie wie. A jak te liczby wyglądają w Opolu albo w naszym regionie? Mają Państwo takie bardzo dane? Bardzo podobnie w całej Polsce. Czyli nie jest tak, że pewien region ma swoją specyfikę pod tym względem? Znaczy na pewno większa wykrywalność jest w mazowieckim, w dolnośląskim, czyli tam, gdzie istnieją duże metropolie. Po pierwsze, tak, ludzie są bardziej anonimowi, więc chętniej robią badania w miejscach, gdzie można te badania zrobić anonimowo. Ale tak naprawdę, jeśli patrzymy na statystykę, która dzisiaj była bardzo dokładnie przytaczana na konferencji, to ta wykrywalność jest dokładnie taka sama w całej Polsce. To znaczy troszeczkę to jest u nas niewykrywalne aż tak, dlatego że jesteśmy jednak takim województwem, który znacznie rzadziej się bada niż mieszkańcy innych województw. Co biorąc pod uwagę naszą bywałość w Europie, no to może rzeczywiście niepokoić. Stąd zresztą akcja, którą Towarzystwo Rozwoju Rodziny w ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzało przy pomocy samorządu województwa. I pani pełnomocnik. Ale tak naprawdę to rzeczywiście też te wszystkie wielkie miasta, no mają to do siebie, to jest jakby jasne, że tak jak mają wiele plusów, tak wiele zjawisk negatywnych społecznie też ich bardziej dotyczy. Co zresztą wyszło z dzisiejszej konferencji, gdzie dwaj lekarze, którzy mówili o badaniach we Wrocławiu, no mówili o zupełnie innych cyfrach, takich dla nas wręcz nieporównywalnych, dlatego że u nich badania dotyczyły około 20 tysięcy osób. Natomiast u nas, jeżeli nam uda się zbadać kilkadziesiąt, tysięcy osób w całym województwie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To już jest sukces. Dlaczego nie chcemy się badać? Jest jakiś opór społeczny, psychiczny, jakiś lęk, jakaś taka społeczna wizja tego, że no jak się badam, to pewnie już jestem w gronie zagrożonych, coś ze mną nie tak, mówiąc po prostu. Myślę, że jest kilka powodów. Jeden z tych powodów to jest to, o czym pani mówi, ale rozumiana też tak, że no to nie są badania, którymi możemy się poszczycić, prawda? Że w towarzystwie powiedzieć, o dzisiaj akurat miałem bardzo taki dobry i ciekawy dzień. Chociaż ja osobiście uważam, że to jest bardzo źle, że nie dbamy o siebie, bo jeżeli nie badamy stanu swojego zdrowia, no właściwie w każdej dziedzinie, to się obraca przeciwko nam. Co zresztą dzisiaj było też dokładnie na tej konferencji ukazane konkretnymi przykładami, konkretnymi danymi. Druga rzecz to jest trochę taka jak przy innych chorobach trudnych, no przy chorobach onkologicznych, że mamy takie myślenie, że może lepiej nie wiedzieć. Trochę takie myślenie magiczne. Jak zamknę oczy, to problemu nie będzie. Więc dopóki nie wiem, to nic się złego stać nie może. Ale istnieje jeszcze jeden problem i to wydaje mi się bardzo duży, że przez to, że pojawiło się wiele innych epidemii, bo jak pamiętacie Państwo lata 80., kiedy zaczęto mocno mówić o HIV i zaczęto je badać, to właściwie to była taka jedna epidemia, której się wszyscy bali. Po drodze pojawiło się trochę innych. Pojawiła się ptasia grypa, pojawiła się ebola, pojawiło się wiele takich zjawisk medycznych, które bardzo też nas wytrąciły z równowagi. Straciliśmy czujność? A przy okazji, trochę tak, a przy okazji
rzeczywiście leczenie antyretrowirusowe w Europie, ale także i w Polsce okazało się bardzo dobre. W związku z tym dzisiejsi nasi goście naszej konferencji mówili na przykład o tym, że coraz więcej mają pacjentów, którzy dawniej by nie dożyli tego wieku, czyli tych, którzy są nosicielami wirusa HIV. I właściwie teraz chorują na inne choroby, które są dla nich znacznie trudniejsze, związane na przykład właśnie ze starością, związane z innymi też przewlekłymi chorobami, gdzie ich obraz jest trudniejszy. Bo w jaki sposób myślą sobie tak, no skoro ten HIV jest teraz taki łatwy do leczenia, no to to nie jest problem. Problem nie polega tylko na przeżyciu, problem polega na jakości życia. I to rzeczywiście dla osób zakażonych jest to trudniejsze. A z jakiego grona osoby trafiają do poradni, te, które chcą się przebadać? Oprócz oczywiście zaleconych przez lekarza, jak na przykład kobiety w ciąży, które taki test powinny wykonywać obowiązkowo. No akurat jeśli chodzi o nasz punkt, w którym bada się anonimowo, tak, i bezpłatnie, to nie jest punkt, który jest przeznaczony dla kobiet w ciąży. To dlatego, bo kobiety w ciąży w trakcie wykonywania badań, które są zalecane w planie ciąży, one po prostu robią to nie anonimowo, robią to pod nazwiskiem, dlatego, bo to jest cały pakiet dokładnie określonych badań. Nasi pacjenci to są bardzo różni pacjenci, tak? Rzeczywiście można powiedzieć, że te grupy, które są, które kiedyś były nazywane grupami ryzyka, rzeczywiście częściej się pojawiają. Czyli są to osoby orientacji homoseksualnej, mężczyźni, też to jest, było dzisiaj na konferencji podkreślane, ale coraz częściej, tak od kilku lat, to są również osoby w średnim wieku, powiedzmy od 20 kilku wzwyż do 40. I to rzeczywiście muszę przyznać rację osobom też, które prelegentom na konferencji, że to są głównie mężczyźni. Bada się bardzo mało kobiet, co też jest do jakiegoś stopnia niepokojące. Ponieważ kobiety mogą zarazić się łatwiej niż mężczyźni, tak? Ze względu na budowę anatomiczną. Dokładnie tak. A co wiemy o drogach zakażenia? Zagrożeń towarzyszących ryzykownym zachowaniom jest coraz więcej. Dziś właśnie w czasie konferencji były poruszane te najbardziej aktualne, te, o których być może jeszcze nie było głośno kilka lat temu, a już gdzieś tam są ryzykowne. Cóż to za zachowania? Zachowania czy drogi zakażenia? Bo ja może tylko przypomnę takie podstawowe informacje o drogach zakażenia. Zakazić się możemy przede wszystkim każdym płynem ustrojowym zawierającym krew, krew zawierającą wirusa HIV. Mhm. Więc te drogi mogą być różne. Tak? Znaczy, my najczęściej myślimy o kontaktach seksualnych, ale są to na przykład tak samo, można się zarazić używając szczoteczki osoby bliskiej, która jest zakażona wirusem. Lub maszynki do golenia, lub robiąc tatuaż. Także tych dróg jest o wiele więcej niż często o nich myślimy. Znaczy tak naprawdę to rzeczywiście trzeba by się bardzo starać tą szczoteczką do zębów, więc to właściwie jest, można traktować jako kasus. Pytała się pani też o to ryzykowne tak. zachowania. Mhm. No ja myślę, że to się wiąże z całym tempem życia. No to jest tak, że my musimy mieć wszystkiego teraz dużo, musimy mieć to bardzo szybko i musi to być bardzo intensywne. Dzisiaj mieliśmy jeden z wykładów, dotyczył sposobów zabawy, których środkami chemicznymi właściwie człowiek powoduje intensywność przeżyć seksualnych, bo była też mowa o seksoholizmie, była też mowa właśnie o nowych środkach psychoaktywnych, o dopalaczach, ale w kontekście tego, na ile one wpływają na doznania seksualne, na ich właśnie intensywność. No, tak jest dla mnie takie bardzo trudne i smutne, to była informacja, że bardzo trudno ludzi, którzy mieli już okazję w taki sposób się bawić, czy w taki sposób właśnie podejmować te zachowania seksualne, że trudno, żeby oni wrócili do tak zwanej normy, bo twierdzą, że wtedy to jest tak mało interesujące, to jest tak mało fantastyczne.
I to jest bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę za wszystkie tego typu doświadczenia, które się robi na własnym organizmie, no to się płaci, że to się w danym momencie wydaje, że jest to bardzo takie euforyczne, ale bardzo szybko no organizm też się wyniszcza, bo to całe tempo życia i to tempo tych wszystkich zachowań, co za tym idzie, tych zachowań ryzykownych, w rzeczywistości jest no, niebezpieczne dla każdego organizmu. Także myślę, że jednym z powodów to może być tak, no, że wszystko musi być takie niesamowite, jak nigdy nie było gdzieś wcześniej. Przecież ciągle w ten sposób się porównujemy. Ciągle jest tak, że właściwie zresztą wszyscy w ten sposób żyjemy. Proszę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość różnych osiągnięć, któreśmy wymyślali, takich cywilizacyjnych, to miało służyć zaoszczędzeniu czasu. Ja nie wiem jak panie, ale ja mam bardzo duże problemy z czasem tak zwanym zaoszczędzonym. Niby wszystko, cała technologia jest taka, że wszystko załatwiam dwa razy szybciej, ale na nic też nie mam czasu. I myślę, że ta chęć intensyfikacji przeżycia, że to może być taki niedobry klucz do różnych prób i także prób dotyczących eksperymentowania na sobie. Połączonych właśnie z ryzykownymi zachowaniami. Boimy się dzisiaj ludzi z HIV? Te osoby są na tyle nastygmatyzowane, że budzą w nas lęk? Myślę, że pytanie jest bardzo trudne, dlatego że ostatnio mam wrażenie, że się boimy wszystkiego. Tak naprawdę, że przede wszystkim się boimy inności, ale też ludzie no, zakażeni, częściowo żeśmy w jaki sposób zaakceptowali to, że są wśród nas. Mamy dużo też takich informacji, które wiedzą, że w tych takich normalnych kontaktach to naprawdę trzeba się nieźle postarać, żeby to w jakikolwiek sposób nam zaszkodziło. Poza tym z nimi żyjemy już najdłużej, bo jak już mówiłam, że większość tych wszystkich epidemii to pojawiła się zdecydowanie później. Poza tym należy do dobrego tonu też akceptacja i różnorodności, ale co za tym idzie też no, z ludzi chorych. No, trudno, żebyśmy wyrabiali u siebie taki nawyk krzywdzenia ludzi, którzy i tak są skrzywdzeni chorobą, jakąkolwiek przewlekłą chorobą, bo to bardziej myślimy o współczuciu. Czy przełamanie tego lęku przed nosicielami to może gdzieś tam się chyba połączyć z taką większą otwartością też na profilaktykę, prawda? No bo jeśli mamy w sobie odrobinę zrozumienia, to chyba też w tolerancji dla pójdę i się przebadam, dlatego warto. Akcja ta, gdzie można badać się uzyskując w krótszym czasie wynik, już minęła, ale wciąż można u Państwa zrobić test anonimowo, bezpłatnie. Bezpłatnie w każdą środę, w każdy piątek od tego roku, od godziny 16 do godziny 19. Serdecznie zapraszam i to zrobienie testu daje naprawdę, znaczy to jest jedyny sposób na pewność, czy najczęściej jest to wynik ujemny, a jeśli pozytywny, możemy podjąć odpowiednie i najczęściej, znaczy bardzo teraz zaawansowane i skuteczne leczenie. Przede wszystkim oswoić ten lęk i oswoić troszkę temat. Dziękuję panią bardzo, Beata Kubica, Mirosława Olszewska. Dziękuję bardzo za rozmowę, państwu za uwagę. To była rozmowa dnia. Do zobaczenia. Dziękuję. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.